Dni NATO w Ostrawie połączone z Dniami Czeskich Sił Powietrznych to jedna z największych imprez lotniczych i militarnych w Europie. Jej celem jest zaprezentowanie publiczności środków i możliwości Republiki Czeskiej i jej sojuszników z NATO w zakresie bezpieczeństwa. Wydarzenie odbywa się corocznie w drugiej połowie września i trwa dwa dni. Proszę opowiedzieć o tym samolocie. Jaki to model? Kiedy został zbudowany? Tak, tady to je letoun MiG-15 UTY konkrétně, neboli cvičená verze. Tady ten letoun byl vyroben v roce 1955 v tehdejším aeru Vodochody, v tehdejším Československu a po své výrobě byl přelétnut do Polska, kde sloužil v polské armádě, v polském letectvu, a vlastně až do roku 1990. Sloužil na základně Biala Podlaska a v průběhu své služby v polské armádě na něm létal dokonce i první polský kosmonaut Miroslav Hermaševsky. A v roce 1990 bylo vyřazeno z výzbroje. V roce 1994 tady ten letoun koupil sběratel do Spojených států amerických, do Kalifornie, do Paso Robles. A 2013 jsme tento letoun koupili zpět do České republiky. Zbarvení toho letounu v současné době odpovídá zbarvení MIGů, které sloužily na letišti v Hradci Králové, kde vlastně působí, jak jsem říkal, tohle naše letadlo a kde působil 30. stíhací bombardovací letecký pluk Ostravský. Takže proto je vepředu i na čumáku letadla znak města Ostravy, jako měly všechny ty letouny, které sloužily v Hradci Králové. Na dni NATO w Ostrawie składają się spotkania, prezentacje, warsztaty i pokazy sprzętu wojskowego. Odbywają się one na terenie portu lotniczego Ostrawa. Przede wszystkim dużo ciekawych samolotów, zarówno na wystawie statycznej można sobie pooglądać, można do nich wejść, można zobaczyć je z bliska, porozmawiać z pilotami. No a druga kwestia, no to oczywiście to, co chyba najwięcej osób tutaj przyciąga, to są pokazy dynamiczne, pokazy akrobacji, nieraz są to na przykład różnego rodzaju myśliwce. Ten dźwięk, który tutaj mamy nad głową, to jest po prostu coś, co mnie osobiście na przykład pieści uszy. Uwielbiam tego typu imprezy. Pierwszy raz chyba na NATO Days byłam z 7-8 lat temu i tak w gruncie rzeczy się bardzo mocno zaangażowałam w tego typu imprezy, w tego typu jazdy. Jeżdżę też do Radomia na airshow. Zdarzyło mi się być w Sliaczu na dniach słowackich sił powietrznych. Zazwyczaj są to pokazy, które wzbudzają bardzo wiele emocji. Można zrobić piękne zdjęcia. Oczywiście trzeba mieć dosyć dużą ogniskową, żeby te zdjęcia dobrze wyszły. No ja w tym roku niestety aparat odmówił posłuszeństwa, więc zamiast aparatu jest lornetka na szyi. Ale naprawdę warto zobaczyć, bo jest to coś takiego, powiedziałabym, niecodziennego. No jak słyszymy, pani jest miłośniczką lotnictwa. Co do tej pory zrobiło największe wrażenie na tej wystawie? No myślę, że B-52. To jest samolot, z którego zrzucano napalm, bodajże w Wietnamie, z tego co dobrze pamiętam. Kiedyś miałam okazję widzieć go w powietrzu, jak przelatywał. To można powiedzieć, że naprawdę to jest śmierć w powietrzu. Impreza jest otwarta i niebiletowana. Można na niej zobaczyć sprzęt wojskowy, policyjny i ratowniczy. Odbywają się dynamiczne pokazy powietrzne i naziemne jednostek wojskowych i specjalnych oraz pokazy i akrobacje lotnicze. Za nami znajduje się Boeing B-52H Stratofortress, amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Przylecieliśmy z portu w Luizjanie w Stanach Zjednoczonych. Załoga liczy 5 osób. Jest to najpotężniejszy z bombowców w służbie naszego kraju. Może przenosić broń nuklearną na wielkie odległości. Jak czujecie się dzisiaj na dniach NATO w Ostrawie? Jestem na tej imprezie po raz pierwszy. To wspaniałe doświadczenie móc spotkać załogi z innych krajów i wymienić się doświadczeniami. Można przyjrzeć się różnym maszynom i przejść szkolenia, wymienić doświadczenia, które są każdemu z nas bardzo potrzebne. Podczas dni NATO swoje wyposażenie i umiejętności prezentują również strażacy, policjanci, celnicy, służba więzienna, straż miejska i jednostki elitarne z krajów NATO oraz państw współpracujących z nimi. Byliśmy tutaj w tamtym roku, w tym roku też jesteśmy, no i podejrzewam, że w przyszłym roku też tutaj zagościmy. Impreza integracyjna w sumie dla całych rodzin. Tak, zresztą jak widać, są tutaj chyba nawet dzieciaki, już takie nawet najmniejsze z wózka. Trzeba też pamiętać, jeżeli ktoś chce przyjechać, żeby zawsze za dziecku zabezpieczyć uszy. Są takie specjalne słuchawki, jak widać, dużo dzieci tutaj ma, więc o tym trzeba pamiętać, przyjeżdżając tutaj.
Pan już rozejrzał się na dniach na to. Co zwróciło szczególną uwagę? Jest dużo Amerykanów w tym roku. W tamtym roku tego nie zauważyłem. Jest chyba więcej osób niż w tamtym roku, tak mi się wydaje. W tamtym roku chyba byliśmy w podobnych godzinach i wydaje mi się, że było mniej osób. Widzę, że zyskują na popularności z te dni. Bardzo mnie to cieszy, bo fajnie mieć takie hobby. Są też polskie akcenty. Są, oczywiście. Widać dużo plecaków z naszywkami, z polskimi flagami. Słychać dużo polskiego. Zresztą, no, nie oszukujmy się, mamy tu fajny dojazd. Więc jest chwila, moment i można pobawić się na naprawdę fajnej imprezie. Za nami znajduje się bardzo interesujący egzemplarz samolotu. Widzimy element, który w tej chwili się obraca. Co to takiego? Jest to samolot wczesnego ostrzegania prowadzenia. Tą antenę, co Państwo widzą, jest to antena radaru, która naprawdę jest podstawą tego samolotu i ona jest niezbędna do wykonywania naszych zadań. Jakie są właśnie główne zadania tego samolotu? Gdzie on jest użytkowany? To w zależności od zadań, które są nam stawiane. Samolot jest przeznaczony do wykrywania i naprowadzania. To znaczy, głównym celem samolotu jest, tak jak zwykłe radary na ziemi, wykrywanie samolotu obiektów powietrznych. Są do tego przynosili ludzie na pokładzie, operatorzy. I drugi człon nazwy tego samolotu, naprowadzanie, są to inne osoby na pokładzie, są to tak zwani weponi, którzy są odpowiedzialni za naprowadzanie samolotów w powietrzu. Dni NATO organizowane są od 2001 roku. Pierwotnie była to niewielka impreza, w której uczestniczyło 10 tysięcy widzów. Obecnie szacuje się, że przybyło na nią ponad 200 tysięcy gości.